Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś i padając przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego? Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg. Przykazania znasz: nie zabij, nie popełnij cudzołóstwa, nie ukradnij, nie złóż fałszywego zeznania, nie dopuść się grabieży, czcij ojca swego i matkę. Tamten mu oświadczył: Nauczycielu, to wszystko dokładnie zachowywałem od swojej młodości. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj, co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Po takiej radzie tamten sposępniał i odszedł smutny. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus popatrzył w koło i powiedział do swoich uczniów: Z jakże wielkimi trudnościami będą wchodzić do Królestwa Bożego posiadacze bogactw. Uczniowie byli zdumieni Jego słowami, a Jezus znowu odezwał się do nich, mówiąc: Dzieci, jak ciężko jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni na to jeszcze bardziej byli zdumieni. Dlatego zapytali Go: Więc kto może być zbawiony? Spojrzawszy na nich, Jezus powiedział: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga bowiem wszystko możliwe. Odezwawszy się, Piotr tak Go zapytał: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy z Tobą. Jezus odpowiedział: Zapewniam was, nie będzie takiego, który by ze względu na mnie i na Ewangelię zostawił dom, czy braci, czy siostry, czy matkę, czy ojca, czy dzieci, czy pole, a nie otrzymałby teraz na tym świecie 100 razy tyle domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, razem z prześladowaniami, a w świecie przyszłym życia wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Bogaty przemysłowiec z północy poczuł niesmak, widząc rybaka z południa, spokojnie opartego o swoją łódź i palącego fajkę. Dlaczego nie wypłynąłeś łowić? Zapytał przemysłowiec. Bo już złowiłem dość na dzisiaj, odpowiedział rybak. Dlaczego nie łowisz więcej niż to konieczne? Nalegał przemysłowiec. A cóż bym z tym zrobił? Zapytał z kolei rybak. Zarobiłbyś więcej pieniędzy, padła odpowiedź. Mógłbyś wtedy założyć motor do twojej łodzi, wypływać na głębsze wody i łowić więcej ryb. Wtedy też zarobiłbyś dość pieniędzy, by kupić sobie nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i więcej pieniędzy. Szybko zarobiłbyś i na drugą łódź, i być może na całą flotę. Byłbyś wtedy bogaty, tak jak ja. I co bym wtedy robił? Zapytał znowu rybak. Mógłbyś wtedy usiąść i cieszyć się z życia, odpowiedział przemysłowiec. A jak myślisz, co ja właściwie w tej chwili robię? Zapytał zadowolony rybak. Właściwsze jest, dodaje ojciec de Mello, zachowanie w nienaruszonym stanie zdolności cieszenia się, niż zarobienie mnóstwa pieniędzy. Dla mnie ta
dzisiejsza Ewangelia, ta rozmowa Pana Jezusa z owym człowiekiem, który przyszedł do Niego i pytał Go, co ma zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Dla mnie ta Ewangelia jest o tym, że w naszym życiu nie jest najważniejsze to, żebyśmy byli moralnie poprawni, to, żebyśmy przestrzegali przykazania. Czy mówiąc może dokładniej, to absolutnie nie wystarczy w naszym życiu. Nie może nasze życie, nasze chrześcijaństwo sprowadzać się tylko do tego. Oczywiście, że przestrzeganie przykazań jest, można powiedzieć, fundamentem. Bez tego nie da się zbudować chrześcijańskiego życia. Tak, na pewno prawo, konkretnie przykazania, konkretnie dekalog, nie zabij, nie popełnij cudzołóstwa, nie ukradnij, nie złóż fałszywego zeznania, nie dopuść się grabieży, czci ojca swego i matkę. To są takie absolutnie fundamentalne rzeczy. Natomiast one nie wystarczą do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego. Żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba, no właśnie, trzeba stać się człowiekiem umiejącym cieszyć się tym, co ma, co mam, czym dysponuję. Jeżeli w naszym chrześcijańskim życiu ograniczymy się tylko do przestrzegania przykazań, to zawsze będzie nam czegoś jeszcze brakować. Nasze życie chrześcijańskie nie będzie pełne. Nie będziemy w pełni uczniami Pana Jezusa. Nie jest uczniem, prawdziwym, pełnym uczniem Pana Jezusa ktoś, kto dba tylko o to, żeby przestrzegać przykazania. Żeby stać się uczniem Pana Jezusa, trzeba właśnie w pewnym sensie zostawić wszystko, co się ma. Wręcz trzeba przestać, nawet bym powiedział, cokolwiek posiadać. Ten człowiek sposępniał, odszedł smutny, miał bowiem wiele posiadłości, z których nie chciał zrezygnować. Myślę, że kiedy Pan Jezus mówi, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, to ma na myśli po prostu to, żeby w życiu jednak na pierwszym miejscu postawić miłość. Bo to, że ktoś przestrzega przykazania, to jeszcze nie znaczy, że na pierwszym miejscu postawił miłość. To, co czyni, co sprawia, że nam przestaje czegokolwiek brakować, to jest właśnie miłość. A miłość sprawdza się, weryfikuje tym, czy ja potrafię wspierać ubogich, czy jestem otwarty po prostu na potrzeby drugiego człowieka, czy chcę, potrafię się dzielić, czy jest tak, że właściwie nawet jeśli wiele posiadam, to nie mam tego dla siebie, tylko mam dla innych. Jeżeli coś mam i to coś mi służy, to ono służy mi po to, żebym ja mógł służyć innym. I w tym znaczeniu właściwie nie mam nic. Nic nie jest moje, bo i tak wszystko jest dla innych. Oczywiście miłość nie znaczy, że ja nie dbam o siebie, ale dbam o siebie po to, żeby dbać o innych, żeby móc dbać o innych. Dbam o siebie, ale nigdy nie stawiam moich potrzeb ponad potrzeby innych ludzi, co nie znaczy, że swoimi potrzebami gardzę, ale nie gardzę nimi, jeszcze raz powtórzę, po to, żeby móc odpowiadać na potrzeby innych ludzi. Właśnie to sprawia, dopiero kiedy tak żyjemy, to zaczyna być w naszym życiu taki stan,
Wytwarza się taki stan, o którym można powiedzieć, że niczego już mi nie brakuje. Rzeczywiście, jeżeli ja miałbym powiedzieć, czy mi czegoś w życiu brakuje, to powiedziałbym właśnie to, że właśnie jedyna rzecz, której mi często naprawdę brakuje, to jest to, że nie zawsze potrafię reagować na potrzeby innych ludzi tak, jakbym chciał i tak, jak mogę, tak jak zgodnie z moimi zasobami, że nie zawsze wyczuwam ten moment, kiedy mogę się z kimś czymś podzielić. Robię wszystko, żeby takich momentów było jak najmniej. I oczywiście też nie jest tak, że nigdy na przykład nie jestem zmęczony, czy nigdy nie jestem głodny, ale jeżeli bym miał powiedzieć, że mi brakuje jedzenia, że mi brakuje odpoczynku w życiu, tak generalnie, że mi tego brakuje, to absolutnie nie. Być może będzie kiedyś taki stan, taki moment, przyjdzie taki okres w moim życiu, kiedy tego mi będzie brakować, ale dziś na pewno to, czego mi najbardziej brakuje, to właśnie tego, żebym był w każdej chwili taki właśnie dyspozycyjny wobec potrzeb drugiego człowieka. Albo też czasami też bywa, że brakuje mi takiej mądrej troski o siebie, co odbija się potem na tym, że ja nie za bardzo potrafię być właśnie dla innych i jakby marnuję mój potencjał. Właśnie tego mi najbardziej w życiu brakuje. I zobaczmy, Pan Jezus powołuje swoich uczniów, powołuje apostołów, którzy zostawiają wszystko i idą za Nim, tak jak Piotr powiedział. Piotr powiedział: oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy z Tobą. I Pan Jezus wyjaśnia, że nie po to On powołał ich, żeby im czegokolwiek brakowało. Tak, żeby im brakowało czegokolwiek właśnie z tych rzeczy. Żeby oni byli samotni, żeby w ogóle byli jacyś nieszczęśliwi, żeby byli głodni. Nie po to ich powołał. Oczywiście, że na pewno Pan Jezus nie obiecuje, że zawsze wszystko będą mieli, bo też mówi, że będziemy prześladowani, że On nas chce obdarować wieloma darami wraz z prześladowaniami. Oczywiście prześladowania nie są Jego darem, ale że jakby równolegle, że będą prześladowania, żebyśmy nie pomyśleli, że ich nie będzie. Natomiast, że On nas właśnie obdarowuje przede wszystkim wspólnotą, przede wszystkim bliskością innych osób. Na pewno nas nie powołuje do samotności. Nie ma czegoś takiego jak Boże powołanie do samotności. Ja może na początku mojego życia zakonnego doświadczałem samotności. Może nawet trochę z jej powodu cierpiałem, ale to tylko dlatego, że jeszcze nie byłem przestawiony na inne strategie niż te takie typowe, popularne strategie zaspokajania potrzeby wspólnoty, potrzeby bliskości. Kiedy odkryłem właśnie w jaki sposób Pan Jezus zaspokaja moją potrzebę wspólnoty, bliskości, czyli chroni mnie przed samotnością, to już od tamtego momentu, już od wielu, wielu lat nigdy nie czułem się samotny. I rzeczywiście tak jest, nie? Pan Jezus nie zaprasza nas do ubóstwa rozumianego jako takie cierpienie permanentne, jak i taki stan, w którym po prostu wszystkiego nam brakuje. Zwłaszcza przynależności, zwłaszcza wspólnoty właśnie, bliskości, więzi, relacji.
Pan Jezus nas do takiego życia nie zaprasza, absolutnie. Zaprasza nas do szczęśliwego życia. Tak. Po tym się między innymi poznaje, że się idzie za Panem Jezusem. Po tym można to poznać, że człowiek jest szczęśliwy, ale szczęśliwy niczego nie posiadając. Właśnie niczego nie posiadając. Rezygnując z wszelkich posiadłości. Rezygnując z posiadania czegokolwiek. Właśnie to jest taki wyznacznik tego, czy poszliśmy za Panem Jezusem, czy jesteśmy Jego uczniami. I o tym mi przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Ona mnie skłania przede wszystkim do tego, żebym był wdzięczny Panu Jezusowi za to, że rzeczywiście mogę śmiało mogę powiedzieć, że mam w tej chwili 100 razy tyle domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól. Nawet można popatrzeć na to, co jest za mną. 100-kroć tyle mam. Razem z prześladowaniami. Owszem, w moim życiu nie było może ich zbyt wiele, ale tak, czasem były jakieś trudne momenty związane z moją wiernością Panu Jezusowi, z moim pójściem za Nim. Ale na pewno mogę śmiało powiedzieć, że Pan Jezus obdarzył mnie 100 razy tyloma domami, braćmi, siostrami, matkami, dziećmi i polami, które, tak mówiąc obrazowo, zostawiłem, wstępując do zakonu. To mogę zapewnić, mogę z ręką na sercu śmiało powiedzieć. I właśnie ta dzisiejsza Ewangelia skłania mnie do wdzięczności Panu Jezusowi za to, że On nie wybrał mnie do tego, żeby uczynić mnie nieszczęśliwym, ale wręcz przeciwnie.